Niestety nie wszystkim się moje żarty podobają, więc dzisiaj będzie tak bardziej na poważnie. Jedziemy z pytaniami. Pierwsze pytanie. Maniak Black, co musiałeś spełnić, żeby dawać produktom certyfikaty? Jedynie co, to wybulić kasę grafikowi na to, żeby te znaczki mi zrobił. A tak poważnie, nie musisz mieć żadnego pozwolenia, żeby te znaczki przyznawać, te certyfikaty przyznawać. Pomyślałem, że to jest dobry pomysł, bo wiele portali, czy też nawet kanałów YouTube coś takiego miało, dlatego też nie chciałem od nich odstawać. Pytanie drugie. Przemysław C. Hej, no i czemu znowu nie brałeś mojego pytania? Noob. No wybrałem, tylko gdzie jest pytanie? I kolejne pytanie, Mateusz Szczepaniak, Black, jaki zasilacz polecasz do GTX 970 GB? I na pewno nie odpowiesz, pozdrawiam. A widzisz, mam Cię, łysać teraz, odpowiadam na Twoje pytanie. Wystarczy każda markowa 500-watowa jednostka, byle była markowa. I naprawdę jeszcze będzie spory zapas mocy. Kolejne pytanie, Kiabata, trollololo, a teraz na poważnie. Co sądzisz o Linuxie? Lepszy system do pracy niż Windows czy macOS? Powiem tak, osobiście nie pracowałem na Linuxie, poza małymi wyjątkami, natomiast znam osoby, które na nim pracują, sobie chwalą. Oczywiście właśnie mowa o pracy, a nie raczej o graniu, bo pod gry różnie to bywa, z tego co słyszałem. Natomiast niewątpliwą przewagą Linuxa jest to, że jest on darmowy. I to jest naprawdę super sprawa. Pytanie, jak długo to będzie trwało, czy cały czas będzie darmowy, czy nie, ale słyszałem, że naprawdę jest to bardzo dobre rozwiązanie. Sądzę, że niektóre firmy nawet korzystają z Linuxa, bo nie trzeba mieć żadnych licencji na to. Jak wiadomo, jeżeli ktoś ma firmę, to na każde stanowisko trzeba mieć licencję do systemu operacyjnego, jeżeli chodzi oczywiście o Microsoft. Także no, ciekawie nie jest. Dobra, kolejne pytanie. Dwix Espada. Uff, nie przekręciłem, udało się. Czy kontrolujesz dzieci, czy nie oglądają filmów plus 18? Powiem tak, staram się. Staram się, oczywiście nie jestem w stanie tego uniknąć. O ile najmłodszy ma blokadę, czyli tak zwaną, znaczy nie tyle blokadę, co ochronę rodzicielską, no to nie będę już moim chłopakom, którzy mają po 17 i 16 lat blokował, znaczy instalował czegoś takiego na kompie. No nie będę ich inwigilował teraz, bo są już za starzy, że tak powiem. No i głupio mi też wchodzić do niego na kompa. Ej, stary, pokaż co oglądałeś ostatnio na necie. No wiecie o co chodzi. A ty? Oglądasz? Plus 18? Fascial Palsy. Kurna, ale maciniki, ja pierdzielę. Pytanie, co sądzisz o dysku WD serii RED jako systemowego? Wiem, że one są dedykowane jako do monitoringu, ale sam używam jako systemowy i stosuje się dobrze. To znaczy nie zauważyłem różnicy w stosunku do WD Blue, a WD RED jest cichszy i mniej się grzeje. Co o tym sądzisz? Bo niektórzy twierdzą, że jak już jest dedykowany do monitoringu, to już system na system się nie nadaje. Moim zdaniem to wniosek nadgorliwy. Powiem tak, to nie jest dysk do monitoringu, a do serwerów. I powiem Ci szczerze, że ja jestem jednak na nie. A dlaczego? Dlatego, że dyski serwerowe, znaczy tak, dokładnie, dyski serwerowe są bardzo wytrzymałe, pod warunkiem, że pracują ciągle. Czyli cały czas, bez włączania, wyłączania. Jeżeli je często włączasz, wyłączasz, czyli mówię oczywiście o komputerze, a tym samym dysk twardy, to może on długo nie pożyć. Dlatego też, jeżeli to jest dedykowany pod serwer, to niech on będzie używany pod serwer. Także ja osobiście nie używam go na system. Uważam, że jest to błąd. Ale to jest moje zdanie. Pytanie siódme, to nie pytanie. Marta Awesia. Uwielbiam Cię. Tylko co na to moja żona? Jaka była najtrudniejsza usterka i ile z nią się borykałeś? Powiem tak, szczerze, nie pamiętam. Raczej wszystko zawsze udawało mi się robić, nie były to jakieś skomplikowane rzeczy. A jeżeli nie pamiętam, to znaczy, że coś takiego nie miało miejsca. Być może coś tam mi się raz zdarzyło, że nie mogłem tego zrobić, ale nie utkwiłem na tyle to w pamięci, że wiem, co to było. Także tak to wygląda. Jak ktoś sobie zażyczy i zapłaci, to potrafiłbyś zrobić custom liquid cooling lub dla CPU, GPU, etc. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej, ja umiem to robić, potrafię to robić, aczkolwiek nie chcę mi się teraz to osobiście u mnie w komputerze bawić, ale jeżeli ktoś taki system u mnie zamawia, to będzie problem z jego wysłaniem. Musiałby go odebrać osobiście, bo ja czegoś takiego nie wyślę, nie zdecyduję się na to, bo po prostu kurierzy robią z paczkami, wiecie co robią, masakrę. Więc plus jeszcze sortownie dochodzą do tego, tam też się z paczkami nie obchodzą zbytnio delikatnie, dlatego też nie wysłałbym takiego komputera, musiałby zostać on odebrany ode mnie osobiście. Kolejne pytanie, Roxo. Blacku, czy YouTube liczy się do emerytury i czy z YouTube też się rozliczasz przy PIT? Znaczy, nie wiem, czy to się mówi rozliczasz przy PIT, czy nie, ale PIT-y tak, oczywiście
Są jak najbardziej. Robi to za mnie mój partner YouTube'a, czyli Epic Makers. Oni w tym mi pomagają, wszystkim zresztą swoim partnerom. Natomiast czy liczy się do emerytury? Powiem tak, no to nie działa w ten sposób, że liczy się do emerytury, czy nie. Musisz być albo gdzieś zatrudniony i ktoś za ciebie płaci składki, albo ty sam płacisz te składki, prawda? Także jeżeli nie płacisz składek, no to emerytury tak czy inaczej mieć nie będziesz. Aczkolwiek powiem ci szczerze, że ja wątpię, że w ogóle jakiekolwiek emerytury ja przynajmniej dostanę. Nie sądzę. Nie sądzę, bo sądzę, że to będzie... No. Chyba każdy wie, o co chodzi. Piotr Chmielowski. Ech, Blaku, znowu marudzi. Chmielu, no oczywiście, że marudzę. Przecież znasz mnie. Blak, może mi powiesz, jaki komputer pod CSGO? Czekaj. Tutaj masz propozycję u mnie na kanale. Masz linka. Natomiast kartę graficzną zmień tylko na MSI, bo będzie ciszej. Uwierz mi, docenisz moją radę. I już. Pozdro, czekamy na ciebie na TS. Dzisiaj nie wpadnę, sorry. No, przykro mi. Tak wyszło. Viva la Potato Revolution. Kto nie wie, o co chodzi, to nie wie, ale ja wiem, o co chodzi. Dobra, kolejne. Cichy 001. Black, twoje top najgorszych filmów telewizyjnych. Pozdrawiam. Powiem szczerze tak, nie oglądam telewizji. Nie oglądam, bo tam nic nie ma do oglądania. Mimo, że mam, nie wiem, tam 1500-1900 tych programów, to i tak nie ma co oglądać. Jeżeli już oglądam, to oglądam Discovery. Oglądam taki serial, chyba znacie go również, Game of Thrones. Jak to się po polsku mówi? Walka o tron? Coś takiego, nie pamiętam. No, ale chyba też wiecie, o co chodzi. Także taki, teraz się znowu kolejny sezon zaczął, to oglądam. A tak to nie oglądam, bo jak mówię, nie ma co. Blaku, czy ja widzę program Razer Cortex, to zielone kółko? Chodzi ci o to oczywiście tutaj. Nie, to jest Bitdefender, to jest mój antywirus. To nie jest żaden Razer. Ja z Razera nie mam żadnego sprzętu. Ani myszki, ani klawiatury, ani słuchawek, ani głośników, ani mikrofonu, ani nic. Nie mam, tak się złożyło. Nie wiem, czy one są dobre, czy złe, czy nie mówię o tym, bo nie neguję marki Razer, że jest zła, czy dobra. Natomiast nie mam, po prostu nie mam. Dobra, jak tak, to o co o nim sądzisz? No także no nic nie sądzę, bo go nie mam. Jak nie, to czy możesz to ogarnąć i powiedzieć? Co jak nie? No nie mogę, no bo nie mam. Na mojej siostrze w laptopie to użyłem i pomogło w grach. Czyli działa. Blaku, ile miałeś samochodów w życiu? Jaki był twój pierwszy samochód, który ze swoich samochodów wspominasz najlepiej? Pierwszym był Fiat 126P. Miałem również Golfa, miałem Renault Clio, miałem... Także tak to mniej więcej wyglądało. Nie było tam jeszcze Saba 900, bo nie miałem po prostu zdjęcia, gdzieś mi przypadło. A najlepiej wspominam Honda Accord. Nie wiem dlaczego, ale akurat ten samochód bardzo mi przypadł do gustu, mimo że też długo tego samochodu nie miałem, ale naprawdę bardzo fajne i przyjemne autko. Słuchajcie, tym miłym akcentem żegnam się dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Oczywiście zadawajcie pytania pod tym filmikiem i proszę Was, że jak zadacie pytanie, to dajcie tą literkę w nawiasie P, dobra? Będzie mi łatwiej to wszystko ogarnąć. Także trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.